Przed kursem w Koderslab miałam kilka mało ambitnych prac biurowych, a z wykształcenia jestem psychologiem. W pierwszym mam pracę, która jest o wiele ciekawsza niż to wszystko, co robiłam do tej pory i do której chodzę z radością i bez frustracji. Jestem junior race developerem w firmie Astarium przy projekcie Koleo. Nauka programowania na takim początkowym etapie to jest zrozumienie pewnych koncepcji, z którymi się człowiek nie styka w codziennym życiu. I bez drugiej osoby, która by to dokładnie wytłumaczyła, podała 50 przykładów, te koncepcje ciężko zrozumieć. I kursy internetowe, nawet jeżeli są dobrze zrobione, to czasem nie potrafią do końca wytłumaczyć. Na pewno nie odpowiedzą na twoje pytania, bo są tylko, to jest komunikacja jednostronna. Sama teraz współmentoruję zajęcia dla dziewczyn, takie początkujące i mam nadzieję, że któraś z nich, jeżeli nie wszystkie, przynajmniej kilka, będzie mogła powiedzieć kiedyś taką historię jak ja, czyli że zaczęła programować na takich zajęciach, bo ktoś bezinteresownie poświęcił swój czas, żeby uczyć. Na pewno chciałabym być mid-level developerem, ewentualnie seniorem, jeżeli mi się uda i fajnie się jeszcze będę rozwijać. Na pewno w pewnym momencie chciałabym popracować trochę zdalnie. W sensie to też była jedna z kilku motywacji do pójścia na kurs, że faktycznie jako developer można pracować zdalnie.